większości, że po prostu nie chcą, większość żeby Polaków chce być w Unii Europejskiej. Opozycja narzuca tą narrację. I w tych kategoriach należy postrzegać to orzeczenie, jakie zapadło w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Trzeba też wiedzieć, że no każdy z nas chciałby postawić sprawę stanowczo, honorowo, tylko trzeba sobie zadać pytanie, jakie to będzie miało konsekwencje. Czy aby to honorowe postawienie sprawy nie sprowadzi nas na tą drogę, na którą chce nas zapędzić opozycja. A więc chcą przestraszyć społeczeństwo, że oto Zjednoczona Prawica prowadzi do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. My nie możemy na tą ścieżkę dać wpuścić się opozycji. Tak. Z tego względu, że spotkałby się z niezadowoleniem społecznym. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że są różne poglądy w społeczeństwie. Chciałbym, ażeby te reformy w sposób niezakłócony posuwały się do przodu. Niemniej jednak musimy uwzględniać te uwarunkowania, w jakich znaleźliśmy, po to, żeby móc tą reformę do końca skutecznie przeprowadzić. To, z czym mamy teraz do czynienia, to jest pewien zabieg taktyczny po to, żeby poszło dalej z reformą. I wracając do tego pytania, które ojciec postawił, to rzeczywiście mamy już pewne osiągnięcia w zakresie reformy. Te osiągnięcia w dalszym ciągu pozostają. Mianowicie zostały utworzone dwie nowe izby w Sądzie Najwyższym. Bardzo ważna izba dyscyplinarna, która została już niemalże w całości obsadzona. Ona już w tym kształcie, jakim jest, może funkcjonować. I druga izba kontroli nadzwyczajnych i spraw publicznych też została już obsadzona. Zreformowaliśmy Krajową Radę Sądownictwa. To ciało bardzo ważne, bo to ciało decyduje o tym, jakich kandydatów na stanowiska sędziowskie, jacy kandydaci zostaną przedstawieni panu prezydentowi. No i w tym momencie ta nowelizacja, o której tak opozycja grzmi, właśnie po to, żeby wywrzeć pewien wpływ na opinię publiczną, że wycofujemy się, że biała flaga, że z podkulonym ogonem, to nie tak. Bo w zasadzie nowelizacja powoduje to, że wraca około 20 sędziów do Sądu Najwyższego, a w tej chwili wszystkich sędziów jest około 110, przy czym z nowych nominacji jest już 37. Tego rodzaju rozwiązanie, jakie przyjęliśmy, pozwala nam w dalszym ciągu kontynuować reformę. My od tej reformy nie cofamy się, ale tak bywa, że polityk nie może często realizować wprost swoich zamierzeń, musi dokonywać, jak to w sporcie się nazywa, czasami taktycznych uników po to, żeby móc ostatecznie zwyciężyć. A czy, panie pośle, te zapowiedzi takie retoryczne, że nie będziemy ulegać dyktatowi Unii Europejskiej, nie będziemy na kolanach przed Unią Europejską, Franz Timmermans nie ma nic do powiedzenia, to my mamy do powiedzenia w naszym suwerennym państwie. To słyszeliśmy ten język i te zapowiedzi, czy one też były tylko taktyczne, czy to było prawdziwe? To jest prawdziwe i to jest szczere i my w tą stronę idziemy. W tą stronę idziemy, dlatego mówiłem o tym, co z reformy zostaje i że będzie kontynuowana. Gdybyśmy w tej chwili nie zastosowali się do tych zaleceń, które uważam po prostu za niesprawiedliwe i nieuprawnione. To jest inna sprawa. Ale z drugiej strony trzeba sobie zdać sprawę, jakie konsekwencje. To są potężne pieniądze liczone za każdy dzień. Polska musiałaby płacić bardzo wysokie kary. I teraz proszę sobie wyobrazić, jaka byłaby narracja ze strony opozycji. Ile to za te kary można by było wybudować w Polsce żłobków, przedszkoli i tak dalej. Ilu rodaków uwierzy w tą narrację, że to jest marnotrawienie potężnych pieniędzy. Z drugiej strony też mamy świadomość pewnego ostracyzmu na arenie międzynarodowej. A więc nierespektowanie orzeczeń polskich sądów. W związku z tym to jest skomplikowane przedsięwzięcie. To nie jest taka sprawa prosta, jakby się komuś wydawało. Więc dlatego tu mówię, są uwarunkowania wewnętrzne i są uwarunkowania zewnętrzne. A my musimy przez ten labirynt się przedrzeć
o to, żeby ostatecznie zrealizować to, do czego zobowiązaliśmy się. Warto powiedzieć, że na przestrzeni trzech niemalże dekad niemal każdy rząd dostrzegał konieczność reformy wymiaru sprawiedliwości. Nikt się tej reformy nie podjął, bo wszyscy wiedzieli, jak będzie trudno. Ten rząd podjął się tej reformy, napotyka poważne trudności, mówię, niespotykane w cywilizowanych światach z tego względu, że wszędzie, w każdym państwie jest opozycja, w demokratycznym państwie. Opozycja, która odgrywa ważną rolę w państwie demokratycznym, bo kontroluje rządzących. W każdym państwie demokratycznym trwa spór między rządzącymi a opozycją, ale na arenie międzynarodowym zarówno posłowie rządzący, jak i opozycyjni przemawiają jednym językiem. W Polsce ewenement. Opozycja nie broni interesów Polski, nie broni interesów suwerenności polskiej. Wręcz przeciwnie, na arenie międzynarodowej podejmuje daleko idące wysiłki po to, ażeby zwalczać rząd, który realizuje wolę rodaków. Tylko że okazuje się, panie pośle, właśnie, że to, co mówiła opozycja, to, co mówiła Unia Europejska, dokładnie jest zapisane teraz w tej ustawie. No i jakby prorok pan prezes Rzepliński, były prezes Trybunału, który mówił, trzeba wszystko zmieniać tak, żeby było tak, jak było. I chyba no, do tego doszliśmy. Nie doszliśmy. Dlatego mówiłem o tym, że zostały utworzone dwie bardzo ważne izby w Sądzie Najwyższym. Skarg nadzwyczajnych, która będzie mogła reformować niesprawiedliwe orzeczenia. I to jest nowo obsadzona izba. I druga izba, izba dyscyplinarna, która będzie mogła wyciągać konsekwencje wobec sędziów, którzy przeniewierzają się przysiędze ślubowaniu sędziowskiemu. A warto zwrócić uwagę na to, że w ślubowaniu, w przysiędze sędziowskiej jest mowa o tym, służyć wiernie Rzeczpospolitej, przestrzegać, stać na straży prawa. A więc można pokazać, że te ważne zręby reformy zostały osiągnięte. I również została zreformowana Krajowa Rada Sądownictwa, więc to ciało, które ma wpływ na to, decyduje, można powiedzieć niemalże, o tym, kto będzie sędzią w Polsce. Proces reformy wymiaru sprawiedliwości to jest skomplikowany proces. W Polsce mamy około 11 tysięcy sędziów. W związku z tym ważne jest to, ażeby tą misję sędziowania powierzać ludziom nowym, ludziom o przepojonych troską o dobro wymiaru sprawiedliwości, przepojonych troską o państwo polskie i o naród polski. To jest szalenie ważne. Ale do Sądu Najwyższego wrócą ci, którzy są starymi sędziami, więc... Drogi ojcze, wróci ich 20 i na krótko. Ale realizacja w tym zakresie pozwala na to, że możemy kontynuować reformę dalej. Dokonywać dalszych obsad. Gdybyśmy tego nie zrobili, mielibyśmy zablokowaną możliwość reform. A gdybyśmy odrzucili to, powiem wprost, niesprawiedliwe orzeczenie, no to bylibyśmy skazani na zapłatę potężnych pieniędzy, które Unia Europejska takimi czy innymi sposobami od nas by wyegzekwowała. I dlatego ważne jest też, żeby pewna świadomość również narastała w społeczeństwie. Proszę zwrócić uwagę na to, że niektórzy oczekują od nas takiego bardziej twardego, bardziej zdecydowanego postępowania. Niektórzy przyrównują do Wiktora Orbana, dlaczego my nie idziemy tak zdecydowanie i tak ostro. No to warto zwrócić uwagę na to, jakie poparcie społeczne ma Wiktor Orban. On może zmieniać konstytucję. Ma tak wielkie poparcie społeczne, a w Polsce tego nie ma. W związku z tym potrzebny nam jest też czas, ażeby do naszej misji, do naszych działań zjednać większą rzeszę rodaków. Przecież, co by nie powiedzieć, cały czas mamy większość, ale taką niewielką przewagę. Niewielką przewagę. Każde tąpnięcie, wywołanie niezadowolenia społecznego może spowodować to, że tą większość stracimy. Przy czym nie chciałbym, ażeby tak to postrzegano, że to o nas chodzi, o polityków. Nie. Jeżeli my stracimy większość, to znaczy, że do władzy dojdą ci, o których większość Polaków dziś by nie chciała władzy. Bo może
może się zastrasza okazać firma Profi Kredyt, pośle, zastrasza nie zdobędziecie no, wszelka firma głosów, Mikrokasa, te dwie zauważyła i Żyda Komputer. Tej większości, która jeszcze was do tej pory popierała. Drogi ojcze, ale proszę zwrócić uwagę na to, że gdyby doszło do tego, że Polskę spotkałby ostracyzm na arenie międzynarodowej, gdyby Polska musiała zapłacić ciężkie pieniądze, to pewna część tych, którzy nas dziś popierają, również by uległa tej propagandzie, że wyprowadzamy Polskę z Unii Europejskiej. A ludzie nie chcą wyjścia z Unii Europejskiej. Nasi zwolennicy również tego nie chcą. Czyli jak rozumiem, opozycja znalazła taki mechanizm tego poll exitu, który wykorzystywała w wyborach samorządowych, tak, który bardzo zabolał Zjednoczoną Prawicę, który państwo mówią, że jest niesprawiedliwy i pewnie jest, bo takich zapowiedzi wręcz przeciwnie, była mowa o pozostaniu w Unii Europejskiej. To wszystko prawda, ale przecież ten mechanizm będzie wykorzystywany teraz, jak okazał się skuteczny, na każdym kroku. Ale czas też robi swoje. Czas robi swoje. W szczególności chodzi o to, żeby dotrzeć do coraz szerszej opinii społecznej z naszym przekazem, ażebyśmy znaleźli zrozumienie dla zaistniałej sytuacji i aby poparcie dla ugrupowania rządzącego było większe. Jeżeli jest większe poparcie, można sobie pozwolić wtedy na bardziej zdecydowane kroki. Nie możemy toczyć walki dziś na wszystkich frontach. Ostrej walki na arenie międzynarodowej przy... No czasem trzeba inteligentnie, jak Estera. Czasem trzeba przebiegnie, jak Estera, prawda, kochanie? No. Poparcie dla dobrej zmiany było jeszcze większe. Opozycja czyni wszystko, ażeby wystraszyć części naszych zwolenników, że oto wyprowadzamy z Polskę z Unii Europejskiej, a przecież Polacy nie chcą być wyprowadzani z tej Unii. Państwo rozmawiali z Komisją Europejską. Jak rozumiem, no tutaj dochodziło do jakichś negocjacji, do rozmów. Wymieniali się państwo argumentami, więc proste pytanie. W czym w takim razie ustąpiła Komisja Europejska? Bo my ustąpiliśmy, no choćby tą ostatnią nowelizacją, praktycznie wróciliśmy do punktu wyjścia w zakresie obsady Sądu Najwyższego. Trudno powiedzieć, dlatego że gra się w dalszym ciągu toczy. Mianowicie mamy do czynienia z zabezpieczeniem, z postanowieniem zabezpieczającym i wszystko wskazuje na to, że mogłoby zapaść tej samej treści orzeczenie ostateczne. Natomiast nowelizacja w moim przekonaniu czyni bezprzedmiotowym dalsze postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Ale to tylko dobra lub zła wola Komisji Europejskiej decyduje, ponieważ nie ma obowiązku wycofania z Trybunału tej sprawy. Drogi ojcze, czasami trzeba też również czasu. Przecież w Europie też zmieniają się nastroje. Jesteśmy w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Doświadczenia Polski, Węgier są również znane innym państwom europejskim. Włosi też zaczynają dostrzegać to, że Unia uzurpuje sobie nieprzynależne jej prawa. Mówi o pewnych instytucjach unijnych. A więc ta nowelizacja to również danie sobie czasu po to, żeby wzrosła nie tylko świadomość wśród naszych rodaków, ale żeby i wzrosła świadomość wśród innych państw europejskich, a ona narasta tych państw unijnych i widząc niesprawiedliwe traktowanie Polski, to również im otwiera oczy, a zatem myślę, że dojdzie również do zaświeci światło. Obudź się, przebudź się, przebudźcie się. To są hasła, abyśmy się przebudzili. Ale chcemy, ażeby ta Unia Stasiek musi się przebudzić. Stasiek musi się przebudzić. Stasiek musi się obudzić. Federalnego państwa unijnego. Na to naszej zgody nie ma. A zatem polityka zmierza w tym kierunku państwa polskiego. Być w Unii, mieć kształt na przyszłość, mieć wpływ na przyszłość tej Unii. Tylko niestety to są te okoliczności, panie pośle, mam wrażenie, które
coraz mniej zależą od nas, a my po prostu będziemy patrzeć, jak ta, w którym kierunku ta Unia i wybory i to wszystko pójdzie, bo może się wtedy okazać, że będziemy mogli coś przeprowadzić. Ale to jest takie, mało od nas zależne. Przestajemy być tym czynnikiem, który ma wpływ na to, co się dzieje. No, my się przecież o to zabiegamy i o to walczymy. I właśnie cały ten spór przecież między Polską, Węgrami a Unią Europejską polega na tym, że nie chcemy ulec dyktatowi Unii, chcemy mieć wpływ na to, co się w Unii dzieje. I stąd polska dyplomacja, polski rząd podejmuje wysiłki. Oczywiście to nie jest tak, że można z poniedziałku na wtorek osiągnąć pewne sukcesy. Ta praca trwa i miejmy nadzieję, że przyniesie takie efekty, że to Unia zmieni się. Zaganiacze. I takie działanie unijne szkodzi po prostu samej Unii Europejskiej. Ta Unia Europejska zniechęca do siebie poszczególne kraje unijne, bo nie na to się wszyscy godzili, ażeby podlegać dyktatowi. No i teraz jest kwestia... Ale właśnie jemu podlegamy, panie pośle, bo ta nowelizacja na to wskazuje. Trzeba mierzyć siły na zamiary. Przecież trzeba postępować roztropnie. To jest pierwsza rzecz. Druga, zwróćmy uwagę na to, że Brytyjczykom łatwo idzie. Nie idzie im łatwo, a przecież kraj o dużym potencjale gospodarczym, militarnym i też im łatwo nie idzie. Ale widać to niezadowolenie w innych państwach unijnych zaczyna narastać. No i myślę, że tutaj polska dyplomacja też odgrywa istotną rolę. Panie pośle, nie wiem, czy czytał pan w Gazecie Wyborczej, no ona raczej jest tej gazety nie czytam. Taką, ale taką gazetą, która pokazuje pewne trendy i kierunki, a czasem wyznacza linię frontu. No i możemy przeczytać tak, chodzi o znacznie wyższą stawkę, o los nowej Krajowej Rady Sądownictwa, a w związku z tym także o los nowych izb utworzonych w Sądzie Najwyższym. Czy nie obawia się pan, że za chwilę, a Naczelny Sąd Administracyjny już zdecydował, że zada Unijnemu Trybunałowi Sprawiedliwości 5 pytań prejudycjalnych dotyczących konkursów do izb Sądu Najwyższego, do tych nowych izb, o których pan wspominał. Pyta też o sposób wyboru nowej Krajowej Rady Sądownictwa, bo zdaniem prawników dwie izby Sądu Najwyższego oraz KRS powinny do czasu rozstrzygnięcia sprawy zawiesić działanie. Czy za chwilę nie będzie zablokowana, wybrana przez państwa KRS i te dwie izby, które są takim osiągnięciem reformy, za chwilę znowu zostaną zablokowane? Dobrze. Oczywiście wiemy, że takie zagrożenia istnieją. One tylko pokazują to, jak trudno przeprowadzić reformę, jak zmasowany atak jest na Zjednoczoną Prawicę, atak wewnętrzny i atak zewnętrzny. To jest sytuacja niespotykana. To jest sytuacja niespotykana w innych państwach, bo przecież wszędzie opozycja na forum międzynarodowym współdziała z rządzącymi. To tylko w Polsce jest inaczej. Tylko w Polsce jest inaczej i przywołuje to na myśl pewne skojarzenia historyczne, o czym przecież dobrze wiemy. Ale czy też, czy też powiemy, panie pośle, za chwilę, że trzeba zrobić krok do przodu, żeby zrobić dwa kroki do tyłu? Drogi ojcze, już o tym mówiłem. Potrzeba czasu na pewien wzrost świadomości społecznej, pozyskanie większej liczby zwolenników Zjednoczonej Prawicy, bo przecież to wtedy poczynania rządu też zależą od tego, jakim poparciem społecznym się zależy, na jakie poparcie społeczne może liczyć. Jeżeli poparcie społeczne jest duże, to można stawiać na arenie międzynarodowej bardziej zdecydowane i twarde kroki. W sytuacji takiej, kiedy zabiegamy o to większe poparcie. Z drugiej strony to, o czym wcześniej mówiłem, świadomość na arenie międzynarodowej, że instytucje unijne uzurpują sobie coraz więcej nieprzynależnych im praw, dociera do innych członków Unii Europejskiej. I to też stwarza nową jakość na arenie międzynarodowej, a więc potrzeba też nowej jakości na arenie międzynarodowej, nowej jakości na arenie polskiej, a to na to wszystko trochę czasu potrzeba. I ta nowelizacja daje pewien oddech. Daje pewien oddech,
a w szczególności nie blokuje dalszych reform. Dziękuję bardzo, pan poseł Mirosław Piotrowicz, szef Stanisław Piotrowicz. Tak jest, tak jest. Pan profesor, tak. Szef Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Sejmie. Dziękuję, panie pośle, za rozmowę. Serdecznie dziękuję. Z panem Bogiem. Z panem Bogiem, do usłyszenia. Obudź się, Moskwa, niech opadnie kłamstwa mgła. Wstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz tam dara. Powstańcie z wąsych, Bóg nas zywa. Obudź się, Polsko, ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych na sztandara. Powstańcie z wąsek, Bóg nam wzywa. Nasz gość, pan profesor Wojciech Polak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Szczęść Boże, panie profesorze. Szczęść Boże. Panie profesorze, sprawdzamy, pan jednocześnie pracuje w uczelni państwowej, ale także w prywatnej, jaką jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Sprawdzamy, jak realizowana jest tak zwana reforma Jarosława Gowina. Mijają 2 miesiące od rozpoczęcia roku akademickiego, kiedy ta reforma weszła w życie. No i jak pan ją ocenia? Pan do tej pory był ogromnym krytykiem tej reformy. Tak, byłem krytykiem tej reformy i pozostaję krytykiem. Sytuacja, która w tej chwili panuje, no zwłaszcza w państwowych uczelniach, tych większych, jest no, dość specyficzna. Otóż wielu naukowców, pracowników naukowych w trakcie uchwalania tej ustawy, w trakcie dyskusji nad tą ustawą nie wypowiadało się, wielu uważało, że te głosy krytyki są przesadne, że właściwie nie ma czym się przejmować. Wielu się zupełnie nie interesowało sprawą. Tymczasem w tej chwili bardzo szybko, szybciej niż to się wielu osobom wydawało, ta ustawa zapukała do drzwi. Właściwie dzieją się już rozmaite rzeczy związane z tą ustawą. Ministerstwo wprowadza przepisy wykonawcze do tej ustawy, które w wielu aspektach mają znaczenie no, daleko dalej idące niż sama ustawa. Więc można powiedzieć, że teraz dopiero wielu pracowników naukowych i wiele uczelni uzmysłowiło sobie skalę niebezpieczeństwa. W tej chwili na przykład dokonuje się no, porządkowania praw do prowadzenia zajęć na szczeblu magisterskim, licencjackim, praw do prowadzenia studiów w rozmaitych dyscyplinach. Ilość tych dyscyplin zresztą zredukowano, jest ich tylko około 40. Żeby wyższa uczelnia mogła w danej dyscyplinie prowadzić studia wyższe, musi mieć 12 pracowników plus odpowiednią ilość punktów, 12 pracowników, którzy zadeklarują się w tej dyscyplinie. No i nagle wszyscy zaczynają liczyć, wszyscy zaczynają przymierzać się i nagle się okazuje, że ilość tych dyscyplin, które będą prowadzone na uczelniach wyższych, w których